Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat cen paliwa w Iławie, bo zebrałem cenę ze wszystkich chyba stacji tutaj, zrobiłem małą analizę i chciałem Państwu na ten temat kilka słów powiedzieć. Ceny paliwa w Iławie nie odbiegają od cen w reszcie kraju. To zresztą wcale nie dziwi, bo konkurencja na tym rynku jest niewielka, a samo paliwo jest produktem prostym, więc produkt jednej firmy nie różni się praktycznie od produktu drugiej. W Iławie różnica między stacją obecnie najdroższą, a najtańszą to 10 groszy na litrze gazu LPG i 9 groszy na benzynie 95. Szczegóły, czyli ceny na poszczególnych stacjach dostępne są na stronie www.swój.pl. Ceny w Iławie. Myślę, że grupowo jesteśmy w stanie wynegocjować dodatkową zniżkę 5 do 15 groszy na litrze. Chodzi o to, że wieloletnia średnia marża na stacjach paliw w Polsce to około 26 groszy na litrze. Przy czym poprzedni rok był dość słaby dla stacji pod tym względem, ale na początku tego roku marża wzrosła z 17 groszy do około 31 groszy. Więc w związku z tym nie da się tu wiele wywalczyć, jeżeli chodzi o zniżki dla klientów. Ale warto wiedzieć, że w większości przypadków stacje paliw wcale nie zakładają, że to sprzedaż benzyny jest działalnością, z której to mają czerpać większość przychodów. Większość zysku, a sięga to nawet do 75%, pochodzi ze sprzedaży gorących przekąsek, kawy, lekarstw i innych artykułów. Zysk z kubka gorącego napoju dla stacji benzynowej potrafi być wyższy niż zysk z baku paliwa. I tak jak w niektórych innych krajach, gdzie handel w niedzielę jest ograniczony, stacje paliw zamieniają się w minimarkety. I tutaj właśnie możemy spokojnie negocjować z sieciami zniżki dla posiadaczy swojej karty. Na te artykuły poza benzyną, na te artykuły w tych właśnie minimarketach na półkach. Jeżeli nie wiedzą Państwo, co chodzi ze swoją kartą, zapraszam na zapisanie się na nią i zapoznanie z jej ideą na stronie www.swój.pl. Dzięki swojej karcie mieszkańcy Iławy będą mogli naprawdę sporo zaoszczędzić. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.